Szczęśliwego Nowego Roku! Pozdro z KRLD. Jesteśmy teraz w pociągu do Korei Północnej i jedziemy do Pjongjangu na sylwestrową, bombową imprezę. To już moja 9. podróż do Korei Północnej. Kraju niezwykle tajemniczego, pełnego kontrastów, gdzie wszystko ma swoje drugie dno, a prawda jest gdzieś pośrodku między tym, co pokazują media, a wasi koreańscy przewodnicy. Tym razem pojechałem do Korei na Sylwestra, żeby zobaczyć noworoczny koncert najlepszego, bo prawie jedynego, girls bandu w Korei Północnej, czyli zespołu Morampo. Zapraszam na specjalny, noworoczny, długi odcinek z 31 grudnia 2019, w którym wam pokażę, jak spędziliśmy Sylwestra w Korei Północnej. A kiedy spotka się koreańskiego ludzi, to powiedz annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. To dla dzieci to annyeong, okej? No słuchajcie, scena już stoi, przygotowania do koncertu noworocznego w toku. Jestem mega podekscytowany, czyli jednak uda nam się zobaczyć koncert. Czy będzie Morambong? O tym się już wkrótce dowiemy. Pozdro z Karol. Jesteśmy na placu Kim Il-sunga, gdzie przygotowywane są dekoracje świąteczne i scena koncertowa. Będzie koncert noworoczny, bo to tutaj przyjechaliśmy właśnie, żeby zobaczyć ten koncert na żywo, żeby zobaczyć Morambong. Mam nadzieję, że się uda zrealizować to wielkie marzenie. Scena jest. Nie może być nic więcej, czego bym potrzebował. Tak. Każdy wie, gdzie stoi, nie? Gdzie stoi. To chodzi o parady. Teraz wchodzimy do wiedeńskiej kawiarni. Jest to kawiarnia, która znajduje się przy placu Kim Il-sunga. Jest to jedna z pierwszych zagranicznych kawiarni w KRLD i ona jest prowadzona faktycznie przez obcokrajowców. Czy właścicielem jest chyba pani właśnie z Austrii. Zapraszamy na kawę. Wszyscy zmarzli, więc cappuccino, jakieś latte trzeba zamówić. Ale coś dzisiaj ruchu w tej kawiarni chyba nie ma. Jest sprzęt odpowiedni, choco drink. Ładna zestawa. Ciekawe jakie ceny. Brakuje im emocji w tej całej Korei, więc muszą się wyżyć piłkarzykami. Tak, 9-0. Kofeina jest? Jest. To dobrze. Ale trochę bez smaku jest taka. Będziemy strzelać. Muszę przyznać, że taki wystrój w kawiarni jest dość unikalny. Ten budynek przed nami ogromny. Został zbudowany niedawno, on jest nowy. Widziałem jakby w remoncie, znaczy jakby w budowie jeszcze kilka miesięcy temu. Tak wyglądają okna tuż przy placu Kim Il-sunga. Radek nas zaczepił, pyta się skąd jesteśmy. Annyeonghaseyo. Dziadek bardzo wesoły, po rosyjsku mówił chyba. Tu jest księgarnia, już tak. Już by dekoracje świąteczne wieszali, lampki? Zobacz, lampki wieszają świąteczne. Zobaczcie, będą lampki, będzie oświetlone. Jest już budowana scena na koncert. Zobaczcie, tu się odbędzie impreza noworoczna. Sylwester z KCTV. Panie i panowie, zima w Pjongjangu. Zaczął śnieg padać.
I jeszcze syberyjskie mrozy. Oj, oj, oj. Ale będzie zimno na Sylwestra. Ale ta scena koncertowa mnie tak ucieszyła, jak ją zobaczyłem. Mówię wam, nie mogło być lepiej. Zobaczcie, jak napadało, strasznie ślisko się zrobiło. Pozdro z KRL, dzisiaj jest 31 grudnia i dzisiaj jest sylwestrowy Pyongyang. Jesteśmy pod łukiem Zjednoczenia, jedziemy do DMZ, a wieczorem sylwestrowa bombowa impreza w Pyongyangu. A to można, można. A to jest do... Dzisiaj tak trochę w świątecznym nastroju w DMZ. No, zobaczymy, czy dzisiaj nas puszczą do baraków, czy są żołnierze. Sytuacja na froncie. Żołnierze są. Ostatnio im zmienili mundury. Wyglądają teraz trochę bardziej nowocześnie. Mój koreański czołg jest gotowy do odparcia każdej amerykańskiej prowokacji tutaj w Panmunjom. Ostatnio zacząłem wozić ze sobą mój czołg. Będzie ze mną podróżował po świecie. Staram się go zabrać do każdego kraju, który odwiedzam. Będzie to jedyny koreański czołg, który zwiedził świat, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie, że tylko zabawka będzie zwiedzać świat. Do you look around? Gdzie to? Ze sklepu zabawka. Zabawkami. Zwiedza ze mną świat. Jak dzieci. Thank you very, very much. Zrobisz mi zdjęcie? Tak, zrobię ci zdjęcie. Zabrałem Hance czapkę. Rewelacyjna jest po prostu. I bardzo ciepła. Jak wam się podoba? No, most krwawy. Most. Krwawy most. Krwawy most. Wreszcie mamy jakieś ozdoby noworoczne. 2020, 109 rok ery Juche. W hotelu Yangak Do już są noworoczne ozdoby, piękny bałwanek 2020. Hurra, hurra, hurra. Zaczynamy świętowanie 2020 roku. Pozdro z KRLD, szampan gotowy. Proszę, proszę mnie tu nie kleć. Sowieckaja Gristoja. I będzie, słuchajcie, jest. Z tym. Z, jak to się nazywa? Z rzęszeniem. Takie kombo. Nie ma czegoś takiego u nas. Słuchajcie, zobaczcie, proszę, głowa. To jest głowa węża, w całości został wsadzony. Przypominam, otworzymy, żeby nie brać tego do Polski. Tak, bo można iść siedzieć. Słuchajcie, to jest sznurek jakiś jest? To jest sznurek i wyciągamy wódkę z węża. Proszę bardzo. O kurde. Jedno. Nie, jaki ten wąż jest długi, na się spokój. Tak, no, ktoś chce zagryźć? Wiesz, to można jeść w ogóle, ja bym się bał, szczerze powiedziawszy. Polewaj. Jaki zapach. To już czuć w powietrzu. Panowie, to co? Pijemy? Stawaj, panie. Za 109 rok ery Juche, 2020 tak zwany też. Wielkie ciupy i wielkie manse. Wasze zdrowie. Pozdro z Pyongyangu. I powinniśmy teraz klaskać, no już. Wow. No, powiem wam. Taka... No, ożywia, rozgrzeje nas przed tym
Sylwestrem i to jak? Ale to odpowiada. Najlepszego. Masakra. Nie, mi wchodzi nawet, jest okej. Polej mu jeszcze. Dobra, ja jeszcze. Odpowiednio się oczywiście ubrałem na Sylwestra, no bo taka impreza jest tylko raz do roku. Mój garnitur legendarny, jestem gotowy. Jedziemy na miasto. Oczywiście muszę założyć kurtkę, bo jest cholernie zimno. To ruszamy, cała ekipa już zebrana. Jedziemy na miasto. Uuu, jaki księżyc piękny. A nie, to teraz na tramwaj. No dziękuję. Wyszliśmy z autobusu i idziemy teraz do baru Unjong. Jesteśmy w centrum Pyongyangu. Tam jest Mansude w górze z pomnikami wodzów. Nasza grupa tutaj już próbuje gdzieś zwiać, jak zwykle. Nic po nie. Ruch na ulicy, trzeba przyznać, bardzo, bardzo duży. Głównie taksówki jeżdżą o tej godzinie. Teraz jest sporo taksówek w Pyongyangu. Nie mogliśmy trafić lepiej. Jestem tak szczęśliwy, że będzie ten koncert. Fajerwerki, mam nadzieję, że też będą epickie. Niezapomniany Sylwester. Pyongyański nowy świat. Patrzcie na te iluminacje przepiękne. No, dosłownie jak u nas. I widzę, Koreańczycy mają takie baloniki jakby podświetlone. Bardzo wesoło to wygląda. Flagi zostały wywieszone na święto. A my zaraz dotrzemy do baru. Jesteśmy już przy barze. Bijemy tutaj na piwko. Świątecznej iluminacji tutaj przy barze. I zarobią furorę wśród Koreanek. Tak wygląda bar Unjong. Są też i Koreańczycy. Zamówimy piwo i ruszamy dalej. Ciupę, ciupę, ciupę. Na zdrowie! Szczęśliwego nowego roku! No nie, jeszcze nie! Prawie, zaraz będzie. Nie no, mówię wam, Tomek Browarnik byłby tutaj mega zadowolony. Zobaczcie, jak ten bar wygląda i jakie to piwo jest smaczne. Zamawiam teraz jasne piwo. Rewelacja. Hanka trzyma chorągiewkę KRLD, ona prowadzi naszą ekipę. Tutaj panie sprzedają baloniki takie z lampkami. O, rzeczywiście chyba Hanka kupi to. Kupujemy? Nie kupujemy? A, faktycznie jako Hanka kupiła, żeby lepiej było ją widać. Ja też chcę. Ja też chcę. Możliwe. Co tu się dzieje? Ja chcę. Ile to kosztuje? By było nas lepiej widać, dała nam. Ja się nie zgubił. Daj jej. Komedia, co ty się dzieje? Padła propozycja, żeby wziąć autobus po prostu na plac Kim Il-sunga. Ale no w Korei proste rozwiązania nie są proste. Idziemy przejściem podziemnym. Czy coś widać? Ale jaja, takiego spaceru też się nie spodziewałem. Zobaczcie, ile ludzi, jaki tłum. Tutaj tak zwane koreańskie paróweczki Korwina, czyli panie sprzedające baloniki na nowy rok. Zobaczcie, koreański kapitalizm. Dosłownie wszędzie sprzedają coś. Chłopaki kupują ozdoby świąteczne, żeby poświecić. Zapłacili koreańskimi wonami, rozwaliliśmy system po raz kolejny. Za ile? No dałem 5 euro. 5 euro zapłaciłeś? Tak. 5 euro? Trochę przepłaciłeś, no myślę, wiesz? Jasne, ale nie mam drobnych. A zobacz, że tutaj jest tych pań, co sprzedają, nie? Szał. Teraz będę jak na lotnisku. Pan z lizakiem. Jak my się tam wbijemy na ten plac? Tak, kolejne panie, co sprzedają te kruszki. Iluminacje. Super, naprawdę pięknie to wygląda. Iluminacje na drzewach to nie wszystko, tutaj w ogóle jest także i droga oświetlona. Wszyscy są! Hanka, nie martw się! Wszyscy są! A teraz już wiem, dlaczego ci dało dwie. Czy wy to słyszycie? I czy to widzicie? Jesteśmy w Pyongyangu na nowy rok. Wszystkiego nowego roku po
koreańsku. Zapamiętajcie ten zwrot, bo wam się przyda, jak będziecie w Pyongyangu na kolejnego Sylwestra. Oddział żołnierzy. Żołnierze blokują. Sechelciuka Hamida. Sechelciuka Hamida. Wieża Dżucze. Jej blask. Oświeca nam drogę. Same na fajerwerki. Tak. Wszyscy są? Pamiętasz, gdzie to jest? Tak, blask i Mielsunga. Powiedz, jak się ktoś zgubi, że przy aucie się spotkamy. Nie, spotkamy się na kawiarni. Rozumiesz? Dobra, a jak się ktoś zgubi, to się spotykamy w kawiarni. Ale to się patrzy na mnie. No ale jakby się ktoś zgubił, no. Dobra, kawiarnia Wiedeńska. Tak, mamy. Wydaje mi się, że takie baloniki też w Polsce się pojawiły niedawno. Albo nie. Nie aż tak niedawno, kilka lat temu. Moda dotarła i do KRLD. Jakieś wolontariuszki chyba podpisane w trasie. Hello! Sechelciuka Hamida. Hello. A, rozstawili budki z jakimś jedzeniem, grami chyba, ozdobami świątecznymi. Normalnie festy w KRLD. No, sorry. Wow. Dzieje się. Jesteśmy! Patrzcie, jaka scena! Przebić tutaj. My nas wszyscy przepuszczają. Nas wszyscy. W ogóle nowi powstali. Bilety mamy jakieś. KRLD, jak zwykle. Sorry. Morambong i Symnika. Morambong? Morambong? No. Morambong? Tak. Jest szampan, gry stoja. Pokaż szampan. Nie. Ja nie wiem, jak to zrobić. 10. Jest odliczanie? Jest odliczanie. 4. Dawaj szampana, gry stoja. A to jeszcze minuta, okej. Jeszcze minutę mamy, spokojnie. Tutaj ekipa ogarnia temat. Thank you.
흉측의 광장을 물들이는 조축포처럼. 아까 세시베고 노베고 로코 moje zdrowie, nasza Hanko! Na zdrowie! Odwiedzajcie, zajebiście, jest lepiej niż u nas, coś innego, fajny folklor, jest super, wszyscy zapraszamy, w przyszłym roku, słuchajcie, wielka grupa jedzie do Korei, pozdrawiamy! Armii Ludowej, ale próbujemy się przebić na drugą stronę.
pod samą scenę po autografy Morambong. Zobacz, tam jakiś szał jest pod sceną z drugiej strony. Happy New Year! Happy New Year! Doczekałeś, spełniłem swoje marzenie, stary. Po to przyjechaliśmy, żeby to zobaczyć. A ja jestem tu pierwszy raz i od razu trafiłem. Zajebiście. Ty musiałeś tutaj ile razy latać? 9 razy, żeby to zobaczyć. Dyskach. Coś wspaniałego, cały plac Kimilsunga śpiewa, wszyscy się bawią, atmosfera niesamowita i to jest takie, wiesz, aż absurdalne, nie? Trudno sobie wyobrazić, że w miejscu, gdzie jeżdżą czołgi, rakiety z głowicami nuklearnymi, tak, są parady wojskowe, gdzie marszałek wychodzi i macha do żołnierzy, a raz do roku macie imprezę z muzyką pop i z Morombą. Jest zajebiście. Weźmie. Można spędzać Sylwestra w wielu miejscach, w Nowym Jorku, w Sydney. Można w Korei Północnej. Polecam Grzegorz. Tak, i musiałem to nagrać, bo inaczej nie uwierzy, że byłeś w Korei Północnej na Sylwestra. Nikt by nie uwierzył. Nikt nie uwierzy, nie? Kim Jong-un 동지 우리의
imprezy się nie da z niczym porównać. Naprawdę jest niesamowicie. Ta atmosfera, muzyka, koncert Morambo, piękne fajerwerki, atmosfera, bawiący się mieszkańcy Pyongyangu. Po prostu szaleństwo. To... Morańczycy najlepsze rakiety robią. Najlepsze fajerwerki i rakiety. Było super. Po to przyjechałem. Jestem mega szczęśliwy. Spełniłem się. Pozdrawiam SkyLD. Hanka jest zajebiście! Co? Jest zajebiście! Super fajnie! Pek du san, pek du san, nieba umie. Nieba umie, bo siał nie. Bo tu mnie do kutci wognu, kutciwy czugo. Sinjomul pioriożyn, siągę wognie czugo. Karira, karira, pek du san. Szukamy Hanki! Szukamy Hanki na Pek Du San! Dobra,
był prezent dla Donalda Trumpa. Można by zakończyć w ogóle to wszystko. Za rok tutaj wracamy. Nie ma innej opcji. Powtórkę Morambo. Trzymam się Hanki, żeby się nie zgubić teraz tylko. To był z Morambo! We love you! Hanka! We love you! We love you, Morambo! Najbardziej nieprawdopodobny Sylwester, na jakim byłem. Coś wspaniałego, pełny sukces misji Pozdro z KRLD. Obejrzeliśmy piękny koncert, wspaniałe fajerwerki i koncert Morambo! Zobaczyliśmy je na żywo. Tu stoimy. Może nie dostaliśmy autografów, ale i tak, moim zdaniem, to się liczy. Wow! Wow! Nie wiem, kiedy to powtórzę następny raz, ale chciałbym przyjechać jeszcze na Sylwestra do Pyłego, bo było wspaniale. Takiej imprezy po prostu nigdzie indziej nie ma. Niesamowita atmosfera, więc zapraszam na kolejne wyprawy do KRLD. Jak widzicie, dzieje się. Napiszcie maila. W 2020 też będą wyprawy. Będzie zajebiście. Jeszcze raz dziękuję. Subskrybujcie ten kanał po wideo, odcinki prosto z KRLD. Do zobaczenia w Pyongyangu. Na razie. Powiem wam tak, koledzy są niesamowici. Jeszcze się impreza nie skończyła, oni już sprzątają plac. A teraz idziemy na festiwal figur lodowych na placu Kim Il-sunga w Nowy Rok. Podziwiałeś się tego? Jesteśmy w środku na festiwalu lodowym, gdzie jest wiele różnych niesamowitych figur stworzonych przez artystów koreańskich. Yes! Ja w sam nie da. Jeszcze wbili do zdjęcia z żołnierzami. Kolejny oficjalny fotograf nas fotografuje, będziemy jutro w gazecie. Ja mam ogra! Cholera! Cholera! Ja? Tomek, wracaj! Chodź tu! Chodź! Tutaj mamy oczywiście monument założenia Partii Pracy Korei. Festiwal lodowy też, powiem wam, rewelacja. Te figury są niesamowite. Kształty, wszystkie znane miejscówki z Pyongyangu są oczywiście obecne. Jak łuk triumfalny, różne monumenty. Nie, to jest woda gazowana i soki. To jest promocja firmy prawdopodobnie. Taka forma reklamy. Panie Li, tego nie pijemy. Ej, zobaczcie, oni już kończą imprezę, zabierają wszystkie figury. Musimy się pośpieszyć, żeby je obejrzeć. To jest obiekt, który możecie zobaczyć przy Sci-Fi Complex. To jest ta e-biblioteka w Pyongyangu. Co my tu dalej mamy jeszcze? To jest oczywiście flaga Partii Pracy Korei. W tle wieża Juche. Wygląda to niesamowicie. Ale naprawdę, zaraz to wszystko nam zamkną. No dobra, wygląda to, że już zamykają imprezę, już jest ciemno. Wyłączyli mi wszystkie figury lodowe. Pakują ją do pudeł i koniec. Niestety już jest druga i wygląda to, że to już jest koniec Sylwestra w KRLD. Niestety nie udało mi się zobaczyć wielu tych figur lodowych, ale i tak było rewelacyjnie. Będziemy w gazetach, będziemy w telewizji. Koncert był niesamowity. Do zobaczenia w Pyongyangu. Ten bałwanek tutaj to jest hit. Niesamowity jest. Pod placem są stragany, można kupić kiełbaski.
Zobaczcie, kiełbaski są różne smaczne rzeczy do jedzonka, napoje. Panie ciężko pracują. Jeszcze głodni ludzie są. Zamówiliśmy kiełbasę. Są szaszłyki. Zapłaciliśmy w eurosach. Czemu nie? Ale zestaw ich będzie. No za 5 euro to chyba całą budkę wykupimy. I za sprzętem. Dobra, dzisiaj ja sprzedaję tutaj. Dobra, idźcie do chaty. Ej, bez kity, żeśmy kupili wszystko. Nic nie zostało dla ludu pracującego w Korei. Dajcie kiełbasę. Ale kiełbasa do dupy. Rób ze swoją kiełbasą co chcesz. Jak ona duża. Nie mówić. Ta mogę jej wyjąć. Chyba jest lepsza. To co teraz właśnie Emil wyciąga. Ta jest lepsza? Ale wielkie. O, to jest... Tak mi się wydaje. Czym to jest? Kiełbasa. Północno-koreańska kaszanka. Bardzo proszę. Okej, to jest dziwne. To nie dobra? Dziwne to jest. Dobry pies. A że to jest kaszanka, nie wiem, to nie jest mięso, to kasza. Bye. Zobaczcie, i po imprezie sylwestrowej ci, którzy mają hajs, biorą taksę i wracają do domu. A tu nasz autobus. Tu sam.